uśmiechnięci, aktywni i towarzyscy. Tacy są seniorzy z gminy Ozimek. Z okazji ich święta zorganizowano biesiadę z tańcami i muzyką na żywo. Dzisiejszy dzień jest szczególny, ponieważ na zaproszenie pana burmistrza spotkaliśmy się w Krasiejowie i zaproszenie przyjęli bardzo licznie seniorzy z Ozimka, ale także z sołectw wszystkich. Także jest nas tutaj sporo, no i z każdym rokiem będzie coraz więcej. Jest to, mi się wydaje, integracyjne spotkanie, gdzie burmistrz i pani Halina organizuje to i jak to słychać, jest wesoło. Gośćmi wydarzenia były policjantki z komisariatu w Ozimku, które przestrzegały i apelowały o ostrożność, aby seniorzy nie stracili oszczędności całego życia. Proszę Państwa, nie dajcie się nabrać na takie rzeczy. Policja nigdy nie każe przelać pieniędzy w celu zabezpieczenia na inne konto, czy wypłacić i przekazać policjantowi, tak? Nie ma takich rzeczy, proszę Państwa. To są oszuści. W taki sposób działają oszuści. Seniorom tego wieczoru towarzyszyli muzycy ze Szczedrzyka, którzy dopilnowali, aby seniorzy się dobrze bawili. Dzisiejszy wieczór był bardzo uroczysty, ponieważ wszystkich przywitała piękna orkiestra ze Szczedrzyka, także wejście mieliśmy bardzo szumne. Teraz mamy piękną, uroczystą kolację, a później harce, swawole, zabawy, śmiech. Ja bardzo lubię takie imprezy, szczególnie kiedy je mamy w szkole dorosłego człowieka. A teraz już ostatnio wychodzimy z tymi wszystkimi naszymi zabawami na zewnątrz. Mieliśmy niedawno w szkole, w przedszkolu piżama party. Byliśmy wszyscy w piżamach, w kapeluszach razem z burmistrzem. Jest to rodzaj integracji dla takiego nastawienia fajnego, żeby fajniej się żyło, weselej. Bo życie jest krótkie i żyje się tylko raz, tak jak tutaj śpiewali. Dla nich wiek to tylko liczba. Werwy, energii oraz chęci działania mogą seniorom pozazdrościć nawet nastolatkowie.